Dobra robota o bardzo dobrej robocie. Już po 18:00 druga odsłona. Dziś, moi drodzy, dowiecie się o tym, jak zostać aktorem, albo jak nim nie zostać tak naprawdę. Ale będą wskazówki od profesjonalistów, co zrobić, żeby zostać aktorem, żeby zacząć zarabiać nieco większe pieniądze niż na co dzień. Okej, słuchajcie, skończyliśmy w momencie, dajemy Wam zdjęcie i co się dalej z tym zdjęciem dzieje? Ono gdzieś tam jest u Was w bazie tych tysięcy ludków. Czy ono wędruje gdzieś do reżyserów? Kto się wyrywa do odpowiedzi? Nie, no w pierwszej kolejności to musi być zapotrzebowanie do naszych klientów. Mm-hmm. Wysyłają nam tak zwany brief, kogo poszukują. I my na podstawie tego briefu wysyłamy propozycje, bądź od razu informujemy dane osoby, że jest taki projekt i że zapraszamy na dany casting. I wtedy wybieramy z naszej bazy. I wysyłacie im SMS-y, bądź telefonujecie. SMS-y? Bądź maile. I mailujemy. Ale teraz mailujemy. To jest, no, tak, XXI wiek, tu mailujemy, dokładnie. Mailujecie do tych osób z zaproszeniem na casting. Tak. Okej. Okay. Już te etapy mamy, słuchajcie, już te etapy mamy za sobą. Już wiecie, co zrobić, żeby już prawie zostać aktorem, pomijając oczywiście szkołę aktorską. Casting. Czyli to jest tak, mi się casting kojarzy z milionem osób, którzy stoją pod wejściem i wpisują się na listę Sebastian Przybyski, 497. Czy rzeczywiście tak jest? Jest tak. Tak. Ale to też zależy właśnie, zależy tak naprawdę od projektu i kogo poszukują, tak? Tak jak powiedziałem, w przedziale wiekowym 30-40 lat, jak szukają mężczyzny, to naprawdę na naszym rynku nie ma ich za tak, dużo. Jest bardzo wtedy mało zazwyczaj osób. Nie ma kolejek. Mhm. Ale czasami zdarzają się takie briefy, że piszą reżyserzy, bo sami tak naprawdę, znaczy nie reżyserzy, nie wprowadzą, nie chcę wprowadzać, bądź klienci, u których powstaje pomysł danego projektu, danej reklamy. I oni tak naprawdę sami nie wiedzą, kogo poszukują. No i piszą przedział 20-50 lat. No i wtedy jest ten tłok, bo to wszystko się schodzi. Jeszcze nie napiszą, że poszukujemy blondynki, brunetki, taki, tylko po prostu piszę 20-50 lat. To wtedy jak jest taki hurt tego całego towarzystwa przychodzi i wtedy właśnie są te kolejki. 1470. No to się, no, się stoi wtedy, no. Z 5-6 godzin spokojnie. Tak, tylko my mamy na to jeden sposób, ale nie będziemy zdradzać, żeby ludzie wchodzili bez kolejki. O, to trzeba być rencistą albo emerytem, tak? Albo kobietą w ciąży. Dobra, jesteśmy na tym castingu. Jak i udało ci się dotrzeć do tego udało castingu? Się dotrzeć. Dotarłeś, przychodzisz do... 7, przyszedł o 10, wyszedł o godzinie 19, ale wszedł do tego pokoju magicznego z kamerami, ze wszystkim, prawie tak jak u nas. I jak się teraz tam zachować? Czy trzeba zrobić coś, żeby cię zauważyli, nie wiem, coś głupiego, coś fajnego, bądź coś dziwnego? Czy trzeba być sobą, spokojnym, skromnym, stonowanym? Co zrobić, żeby zostać zauważonym, żeby akurat ty, ten 497 numer powinien wygrać tą rolę za 25 koła. O, czy jest jakaś recepta na to, żeby zostać zauważonym przez reżysera? Wiesz co, no, ja ci powiem tak. To, nie ma. No to powiedz. Wiesz mi co, tak. Wszystko, naprawdę wszystko zależy od tego, jaki jest dany projekt, kogo naprawdę poszukują, bo są... Ja myślę, że przede wszystkim wszystko zależy od szczęścia. Tak, to też, to jest w ogóle, to ja nie mówię o tym, tak, bo to jest zupełnie inna sprawa, natomiast wszystko, mówię, zależy od danego projektu. Są castingi, na którym ja ostatnio byłem, gdzie trzeba zrobić z siebie kompletnego wariata. I w ogóle i stanąć na głowie, tak? A są czasami takie castingi, gdzie trzeba być poważnym, tak, że jest rozmowa między rodziną. Znaczy ogólnie, jakby to powiedzieć, trzeba być uśmiechniętym. Tak. To jest podstawa, uśmiech. Jeżeli ktoś wchodzi do studia castingowego i jest bardzo właśnie taki, to naprawdę nie ma żadnych szans. Na pewno nie zwróci uwagi. Trzeba być przebojową osobą, żeby właśnie zostać zauważonym z uśmiechem, no i zagrać dobrze. A co dalej, to już wszystko zależy od tego, kto... W rękach klienta. Płaci. Aha, czy też taki tak zwany łód szczęścia. Słuchajcie, tak. Tu już trochę wskazówek jest dla tych przyszłych aktorów reklamowych. Co jeszcze trzeba zrobić, żeby w jakiś sposób fajnie wypaść podczas tej próby kamerowej, podczas tego castingu? Czy jest jakiś sposób na odstresowanie się, czy się stresować? No nie, no każdy się stresuje przed kamerą. Czy są jeszcze jakieś sposoby, żeby na przykład uniknąć tego zestresowania się? Wiesz co, zadałeś trudne pytanie. Dobra, przejdźmy do następnego pytania. No dobra, no, każdy że ma na jakieś... Na pewno im większe doświadczenie, im częściej wchodzimy na te castingi, tym tak ten stres zmniejsza Praktyka się. Czyni mistrza. Tak. A jak ze strojem na przykład? Czy bardziej krzykliwie, czy strój bardziej stonowany? Czy unikać niebieskiego, białego, różowego, nie wiem?
Znaczy, to wszystko zależy od wymagań danego projektu. Czasami są panowie w garniturze, czasami panie imprezowo. To wszystko zależy. My zazwyczaj dostajemy takie informacje. Dostajemy, że poszukujemy tam powiedzmy 10 osób w przedziale 20-30 lat imprezowiczów. Wtedy piszemy i... Strój imprezowy. Tak, żeby to tak bardziej wszystko... A jeżeli nie ma takiego wymogu, to normalnie, bo strój tutaj tak naprawdę nie gra w tym momencie żadnej roli. Ważna jest ta twarz, mimika i umiejętności, tak? Bo trzeba też na to zwrócić uwagę, że są różne castingi. Czasami są na przykład reklamy, tak? Gdzie jest grupa powiedzmy 10 osób i kamera w ciągu tych 15 czy 30 sekund, jak są nagrywane reklamy, przejeżdża przez uśmiechnięte osoby. I tutaj tak naprawdę żadnych umiejętności nie trzeba mieć. Wystarczy się dobrze uśmiechnąć, mieć ładne uzębienie. No i jedynki pełne. Tak. A czasami są, że naprawdę są wymagania, że trzeba naprawdę zagrać, coś powiedzieć, więc to już trzeba się na to przygotować, ale... Tak jak mówię, wszystko tutaj zależy też od szczęścia. I są ludzie, którzy chodzą na każdy casting, na wszystkie castingi. Mimo, że nie pasują do briefu klienckiego? Tak czasami też się niestety zdarza. I czasami pani reżyser wychodzi. On mi to pan tu robi, pan nie pasuje, to pana przysłał tutaj. Niech pan stąd idzie. A czasami się właśnie zdarza, czasami takie sytuacje są zdarzają, że jest co innego w briefie, kogo innego szukają. A czasami się okazuje, że zupełnie inna osoba. Przyjdzie osoba, potem która zainteresuje klienta i... Tak, i my oglądamy potem w telewizji tak, pamiętam ten brief, zaraz, ale a to inna osoba. Ale poczekaj, oni szukali chyba kogoś innego, weź jeszcze raz zobaczymy ten filmik, puszczamy, no rzeczywiście, spójrz na brief. A słuchajcie, ten temat jest strasznie rozległy, ja mam jeszcze mnóstwo do was pytań związanych właśnie z castingami, z reżyserami, ale no czas nas goni strasznie, jak to śpiewa pan Stachurski, ale jeszcze jedno pytanie takie dosyć istotne, bo tak, mówi się, że są aktorzy amatorzy, statyści, epizodyści, słuchajcie, czym to się wszystko różni? Wszyscy grają z nich, czy nie? Jak to wygląda? Statysta to jest osoba, która nie ma zero doświadczenia i to jest, zazwyczaj jest to tło, tło filmowe, ruchome tło, tak? Czyli jest dwóch głównych bohaterów, idzie i rozmawia i ktoś z tyłu tam przychodzi, udaje, że rozmawia z drugą osobą. Czyli to jest statysty tło. Nie rozpoznamy na tle reklam. Nie rozpoznajmy. Czasami się zdarza, że tam, mamo, zobacz, tata tam w drugim planie idzie. Widać tak? jego plecy. Po ubraniu, tak? Na przykład. Tak. Znaczy tak, jeszcze statysty na pewno nie rozpoznamy w reklamie, natomiast statystę możemy rozpoznać w serialu czy filmie. Czasami tak się zdarza, że gdzieś tam drugi, na przykład jest zdjęcia w kawiarni, gdzieś tam z tyłu kogoś widać. Następna osoba to jest epizodysta. Tak. No to już to jest osoba, to jest taki statysta, ale już z dużym doświadczeniem i którego zatrudnia się czasami na przykład na 2-3 zdania gdzieś tam. Coś tam ma zagrać, że przychodzi główny... Czyli prawie aktor, czy nie? Wiesz co, każdy... Teoretycznie aktor, ponieważ ma coś do zagrania, coś do powiedzenia. Natomiast czy aktor? No właśnie. No, tak jak mówię, to jest osoba, że na przykład przychodzi główny bohater i poprosi do sklepu, poproszę tam jakiś produkt i ono, dzień dobry, tak, bardzo proszę, super. Tego typu rzeczy. Dobra, i ten numer number one na podium, aktor. Aktor, brzmi dumnie. Aktor, na pewno osoba po szkole aktorskiej. Musi być po szkole. Żeby być aktorem, to trzeba być po tej szkole. Wiesz co, jest jeszcze egzamin z polski. To jest taki egzamin, który jakby równa też po osoby, które są po szkole. Tak, które ukończyły państwowe szkoły. Ponieważ są jeszcze tutaj u nas w Polsce potwierało się bardzo dużo takich szkół prywatnych. One nie dają tego dyplomu. Dają dyplom tej danej szkoły, natomiast to nie powoduje, że to jest, żeby powiedzieć, że jestem aktorem zawodowym. Dopiero ten egzamin państwowy lub tutaj z polski daje taki tutaj, my traktujemy pełny tak, że to jest prawdziwy aktor, którego my się nie boimy zaproponować do jakiegoś tam większej roli w serialu czy w fabule. Ach, łapię tą wiedzę od was, chłonę ją, a mam nadzieję, że widzowie też chłoną tą wiedzę od was, ale niestety więcej chłonąć nie będą z racji tego, że czas nas już totalnie pogonił. Moi drodzy, bardzo dziękuję Sylwii i Norbertowi za spotkanie dzisiejsze, za tym, że opowiedzieli, w jaki sposób można zostać gwiazdą. Mam nadzieję, że z wami się jeszcze spotkamy nie raz, żeby więcej się o tym wszystkim dowiedzieć. Słuchajcie, ja zapraszam na www.rodin.tv.pl oraz do pisania i proponowania tematów i tego, czego byście chcieli usłyszeć w Dobrej Robocie. Przepraszam, że tak szybko mówię, ale zostało mi 10 sekund. s.przybylski@rodin.tv.pl. Zapraszam i spokojnego wieczoru wam życzę, kochani. Do zobaczenia w kolejnej Dobrej Robocie. Trzymajcie się ciepło.